dzisiejszej Sądzie Tygodnia zapytamy Świdniczan, co sądzą o świdnickiej młodzieży. Zapraszamy! Co sądzisz o świdnickiej młodzieży? Że alkoholizuje się zbyt dużo, za dużo piją, no. I do szkoły nie chodzą. Tak jak na przykład do mnie do szkoły nikt nie chodzi do klasy. To bardzo mnie denerwuje. Naprawdę. A co byś z nimi zrobił? Szczerze? Utylizacja. No. I tyle. Co mogę powiedzieć o świdnickiej młodzieży? No, generalnie to tak, imprezują, szaleją, bawią się, ale są też tacy, którzy mają pasję. Jeden taki stoi właśnie tu przede mną. No różnie można sądzić. I jest grzeczna, i jest niegrzeczna, i chuligańska, i przemiła. Różnie. Jest różna. Dobrze myślę. Ja uczyłem ich, to ja różni są. No nie wiem, raczej porównując do Wałbrzycha jest zupełnie inaczej, lepsi ludzie są ogólnie świnicy. Proszę panią, ja kocham młodzież, bo ja całe życie pracowałam z młodzieżą, byłam trenerką akrobatyki. Uważam, że młodzież w Świnicy jest kochana. Naprawdę. I jak ktoś lubi młodzież, to nie widzi ich wad, tylko same zalety. I ja właśnie widzę te zalety. Naprawdę. To wszystko jest zależne od miejsca dojrzewania, prawda? Od wychowania, od rodziców, od dzielnicy Świdnicy także. Ogólnie to pozytywnie oceniam, ale no, wiadomo, zawsze są wyjątki. A zdarzają się przypadki właśnie takie. No, są okej, nie? Full wypas, elegancka, spokojna, miła, kulturalna. Tego życzyć takiej młodzieży. Jest ambitna młodzież. Chciałby każdy dojść do jakiegoś celu tego. No ale są trudności, bo pracy ciężko dostać i tak dalej, ale jest ambitna. Myślę, że świdnicka młodzież jest bardzo sympatyczna i kulturalna. Nie mam styczności. No co ja myślę? No bardzo dobrze myślę. Świdnicka młodzież? No w porządku. Kreatywna, prawda? No, jakby to powiedzieć. Grzeczna, prawda? No, wszystko jest. Nie mam zastrzeżeń, o tak. No. Co sądzę? No jest piękna, wyrosła i na razie nic złego nie mogę powiedzieć. Same superlatywy. Zwariowani trochę. Co pan sądzi o świdnickiej młodzieży? Wspaniała jest.